Cześć, witajcie w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj wam zaprezentuję przejście jakie po klatkach. Zaczynajmy. Tutaj jak widzicie jest pusta klatka, tu był samiec. Będzie samiec na razie, jeszcze tutaj go nie ma. Bo tutaj sobie robię te szparki, widzicie. Tutaj te szpary. I tu. Sobie robię, żeby nam, wiecie, nie gniły szybko deski, to posypałem sobie wapnem. Wapno dobre, stosuję je i w ogóle. Tutaj sobie pokażę. Tutaj jest samica. Samica tutaj no i myślę tak, że jeszcze w tym roku będzie pokryta, nie wiadomo. Teraz tu, tutaj samica mieszańca. No samica, jak widzicie, ładna, kości też właśnie nie ma. No samica ma pod gardlem, widzicie tu, tak pod gardle. Ale jak myślę, że jak będzie będzie taka trochę, no już będę miał już ten zakacać, to jako koci by to będzie chyba chudsza, tak mi się zdaje. Tu jest samica, która miała młode, już odsadziłem. Przepraszam. No samica ładna się zaokrągla na razie. No co tam jeszcze o samicy? Tutaj przez 2 czy tam 3 miesiące się suszyła ta klatka, teraz są takie fajne duże dziury, są dobre. No i tutaj mamy 4 młode z tego, tutaj 4 młode. Młode się sprzedały, niektóre. Było ich tutaj 7. 4 zostały, 3 sprzedałem od niej. No tu młode są ładne. Pojechałem oczywiście na targ i sprzedałem. Czy tam coś sobie zostawiam, to nie. Tutaj są 4 samiczki. Przejdźmy do następnej klatki. Tutaj są też jest 4 króliczki. One akurat też już były, te niektóre też były sprzedane. No posprzedawałem je. Jak widzicie, ładne króliczki. Tutaj sobie w paśniku mają trawkę. Więc mogę jeść do woli. No i 4 zostało, 7 było, 3 sprzedałem. 7 było, tak, 3 sprzedałem. 4 zostały. Tutaj mają marchew jeszcze. Tutaj w tej klatce była mieturka. Też ją już wydałem, już nie ma jej. Jak się suszą, już się wysuszyły dokładnie, ale jeszcze może się wysuszyć. To jest samiczka, która będzie miała prawdopodobnie już tak w wakacje będzie miała młode. Już jej nie zakacałem, ale muszę zakocić, bo samica ładna, agresywna jest trochę, ale ja myślę, że puszczę ją do samca, to będzie ok. Tutaj jest samczyk miniaturka. Samczyk ładny. Mordka fajna. Mały jest. Do samczyka będę wypuszczał tamtą samiczkę. Tutaj jest samiec, ten co był po tamtej stronie. Tutaj się wysuszyły klatki, więc przełożyłem go, ale tam na pewno będzie.
Мне самое смавленько. Видите, тут и трохи ему выпада шерсти и вугуле. А так то самое с планой будовы. No i myślę albo go sprzedać, i kupię sobie resowe króliki. No. To by było na tyle w tym filmiku. Trzymajcie się, cześć.